A ja już oficjalnie witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym webinarze, na naszym bezpłatnym warsztacie, na którym będziemy rozmawiać o podstawach statystyki, która jest wykorzystywana w Data Science, która jest bazą, tak jak powiedział podczas rozgrzewki nasz gość Adrian Cypcar. Adrian, witam Cię bardzo serdecznie. Witaj. Dzień dobry, dzień dobry. Adrian jest doświadczonym data scientistem. Adrianie, jakbyś mógł opowiedzieć trochę o tym, czym się zajmujesz, kim jesteś i co ty tutaj właściwie robisz? No więc tak, jak już wcześniej wspomniałem, można powiedzieć, że skończyłem w pewnym sensie studia kierunkowe, natomiast na tym etapie, kiedy ja studiowałem, nie istniały jeszcze studia w kierunku data science. Zwykle właśnie było to kierunki informatyczne bądź też ekonometryczne i ja właśnie można powiedzieć, że studiowałem ekonometrię bądź coś pokrewnego, a zajmuję się zawodowo, tak jak wspomniałaś, właśnie data science i tutaj pracuję, można powiedzieć, jako konsultant dla jednej z firm. I też wcześniej pracowałem się na stanowisku analityk danych i zajmowałem się taką właśnie bardziej, może nie podstawową analizą danych, też skomplikowaną bardziej analizą danych, jednak tutaj bez wykorzystania uczenia maszynowego też zajmowałem się trochę business intelligence i właśnie tworzeniem raportów różnorakiego, tworzeniem utrzymywaniem też tych raportów i wspomaganiem decyzji dla osób decyzyjnych w firmach, w których pracowałem. A teraz jeszcze postanowiłeś dzielić się swoją wiedzą z innymi osobami podczas naszego bootcampu. To czy to jest coś, w czym się spełniasz? Możesz powtórzyć, bo troszkę mi przerwało. Tak, czy dzielenie się wiedzą to jest coś, w czym się spełniasz? Tak, myślę, że tak. Też to nie jest pierwszy raz, kiedy się dzielę, jakoś staram się dzielić swoją wiedzą z innymi, bo też zaczęło się to u mnie od szkolenia ze SQL-a w firmie, w której pracowałem i właśnie mi się to spodobało, ponieważ dostawałem pozytywny feedback od innych osób, że pozwoliły, że pomogły mi się czegoś nauczyć i też dla mnie to było właśnie bardzo satysfakcjonujące. Bardzo się cieszę, że dołączyłeś do grona naszych mentorów, ponieważ my jako Future Colors jesteśmy szkołą programowania całkowicie online i stawiamy na naszych mentorów. To jest to, co nas wyróżnia, to czym staramy się Was wesprzeć, drodzy uczestnicy, kursanci, w przyszłości miejmy nadzieję. Bardzo się cieszę, że zadajecie dużo pytań na czacie. Do wszystkich wrócimy. Pozwólcie, że opowiem kilka słów o Future Colors. Ja jestem Paulina Brudka i pracuję w Future Colors już od samego początku. My zajmujemy się, tak jak już wspominałam, nauką programowania i kompetencji cyfrowych. U nas znajdziecie wiele szkoleń z zakresu, czy to właśnie samego programowania w Javie, w Pythonie, czy też z tematów, które są w ramach IT, ale na przykład nie wymagają nauki programowania. To, co Wam oferujemy, to takie doradztwo zawodowe, dopasowanie szkolenia do tego, kim chcecie być w przyszłości i do tego również służą takie spotkania jak to. Dzięki temu, że widzimy się na webinarach, odpowiadamy na Wasze pytania, rozwiewamy wątpliwości i możecie świadomie podjąć decyzję, w którą stronę chcecie się rozwijać. Uczymy się na platformie dedykowanej nauce online, która jest naszą autorską platformą, na której znajduje się wszystko, czego potrzebujecie. Bardzo nam zależy na tym, żeby wspierać Was na każdym etapie nauki, a na koniec jeszcze wspieramy Was podczas rekrutacji z nami, stworzycie swoje CV, profil na LinkedInie, dowiecie się, gdzie szukać pracy, no i jak tej pracy szukać efektywnie. My w swojej ofercie mamy też kurs Data Science i o tym już troszeczkę wspominaliśmy. Adrian jest jednym z naszych mentorów. Tak jak wspominałam,
wspomniałam, to, co, na czym najbardziej nam zależy, to wspieraniu Was w codziennej nauce, czyli mamy lekcje na żywo, konsultacje z mentorem, otrzymujecie również kurs języka angielskiego, ponieważ często pada takie pytanie podczas webinarów, czy muszę znać język angielski, na jakim poziomie, może jeszcze się pojawi takie pytanie. No i przede wszystkim nasza nauka u nas na bootcampie jest praktyczna, stawiamy na to, żebyście po zakończeniu kursu mieli swoje portfolio i żebyście mogli nim właśnie wygrać rekrutację. Pojawiło się pytanie wcześniej na temat tego spotkania, czy będzie nagrywane. Tak, będzie nagrywane, znajdziecie je na naszej stronie w zakładce webinary. Tutaj zobaczcie sobie, jakie mamy tematy przygotowane na dzisiejsze spotkanie. Główną częścią, tą najbardziej atrakcyjną, będzie oczywiście warsztat przygotowany przez Adriana, ale porozmawiamy sobie też o różnych rzeczach innych związanych właśnie z data science. Tak, angielski jest w cenie kursu i polecam uczyć się go już od samego początku. Wiemy, że jest to spore wyzwanie, żeby ze swojego dnia pracy jakby wydzielić ten czas na naukę, ale wspieramy Was w tym, jak tylko możemy. Drodzy uczestnicy, zacznijmy może od takiego pytania, które pojawiło się już na czacie. Czy data scientist musi umieć programować? Adrian, jak to jest? Powiem tak, im lepiej programuję, tym lepiej. Natomiast nie trzeba być jakimś wybornym programistą, jeżeli chodzi właśnie o samą umiejętność programowania. Czyli tak jak ja sam siebie też bym nie określił jako programista, natomiast jakoś sobie radzę i takimi dwoma głównymi, najpopularniejszymi językami, które wykorzystuje się w data science jest Python i R. No i to są języki, zwłaszcza R, takie typowe, skryptowe. I trzeba po prostu umieć pracować z kodem. Natomiast jakby umiejętność programowania na ogół nie jest tą główną umiejętnością. To też zależy oczywiście od firmy i od roli, ponieważ pracując bardziej jako machine learning inżynier, to jest taka osoba, która bardziej się już zajmuje właśnie utrzymywaniem takich rozwiązań i tak zwaną produkcjonalizacją rozwiązań, gdzie też istotne jest właśnie są te przepływy danych, szybkość przetwarzania danych i tak dalej. Wtedy ta umiejętność programowania jest ważniejsza, więc to zależy od też tej pozycji i zakresu obowiązków, natomiast można powiedzieć, że na start wystarczą takie podstawy, aby być w stanie napisać trochę kodu, który będzie robił to, co chcemy. No właśnie, to porozmawiamy o progu wejścia. Jedno pytanie padło takie, co trzeba wiedzieć, jaką mieć wiedzę z zakresu IT, żeby rozpocząć kurs u nas? Żeby rozpocząć kurs u nas, to myślę, że z zakresu IT dobrze jest wiedzieć, co to jest IT i czym mniej więcej ta branża się zajmuje. Natomiast, żeby rozpocząć kurs u nas, no nie trzeba mieć jakiegoś backgroundu, jakiejś wiedzy w tej dziedzinie, bo właśnie nasz kurs jest dla początkujących, jest tak naprawdę od zera. Na początku zajmujemy się głównie SQL-em w pierwszym module, też jest tutaj matematyka się pojawia, później mamy pronaukę programowania w Pythonie, no i później już typowo rzeczy związane z data science i machine learningiem. Mm-hmm. No właśnie, padają też pytania o to, co warto wiedzieć, żeby na początku dobrze radzić sobie i znaleźć pracę jako data scientist. To, co wspomniałeś, Adrian, czyli mieć podstawy właśnie z matematyki, statystyki, machine learningu, Pythona czy R. No i czy jest coś, co jeszcze mógłbyś doradzić, że warto byłoby mieć opanowane, aplikując na stanowisko juniora? Więc no tutaj myślę, że każde doświadczenie zawodowe IT w dowolnej roli, w zasadzie czy to, nie wiem, testera, czy nawet product managera, czy jakiejkolwiek innej roli jest
myślę, już bardzo przydatne, ponieważ zna się gdzieś ten świat do środka, wie się, jak pracują zespoły, jak to wygląda. Natomiast jeżeli ktoś nie pracował, no to wiadomo, obsługa komputera jest dosyć konieczna. I tak, nie wiem, czy coś pominąłem, bo troszkę się już zgubiłem w pytaniu. Spokojnie, postaram się. Powtórzyć. Postaram się zadawać pytania takie krótsze, mniej zawiłe. Adrian, w takim razie, kim jest data scientist i czym się zajmuje? Dla osób, które nie wiedzą jeszcze nic o tym zawodzie. Mhm. Więc możemy powiedzieć, że data science to jest taka zaawansowana analiza danych i data scientist zajmuje się w zależności od branży, w której pracuje. To nie musi być typowo nawet też branża nastawiona na zysk, czyli biznes. Może to tak być, także być dziedzina na przykład z medycyną związana bioinformatyką. Natomiast jest to osoba, która zajmuje się analizą danych i obecnie zbiera się bardzo dużo danych zewsząd praktycznie, z każdej aplikacji, każde kliknięcie, więc tych danych jest już bardzo dużo, no i ktoś kiedyś wymyślił, że skoro mamy tak dużo danych, to trzeba coś zrobić. No i przy dużej ilości danych ciężko jest wyciągnąć z tych danych jakieś wnioski w taki manualny sposób. To znaczy, patrząc tylko na dane, nie jesteśmy w stanie przeanalizować na przykład miliona rekordów, miliona wierszy danych, więc do tego wykorzystujemy data science, tak ogólnie, czyli staramy się wyciągnąć jakieś wnioski na podstawie danych, tak aby można było podejmować jakieś decyzje biznesowe, czy też staramy się porównać na przykład przy pomocy AB testów, czy wersja pierwsza strony jest lepsza od wersji drugiej. Także w dziedzinie predykcyjnej, czyli staramy się przewidzieć przyszłe wartości jakiejś wielkości, na przykład, nie wiem, możemy sobie spróbować przewidywać zużycie wody w przyszłych miesiącach na podstawie danych historycznych, a także może być wykorzystywane, tak jak wspomniałem, na przykład w medycynie do rozpoznawania chorób na podstawie różnych cech, które mamy, czy też do przetwarzania obrazów, które mamy, aby wykrywać jakieś nieprawidłowości. No i także jest wykorzystywane w marketingu i w reklamach, czyli w personalizacji reklam. No, zastosowań jest bardzo dużo, także możemy tutaj mówić o na przykład asystentach głosowych i przetwarzaniu dźwięku, przetwarzaniu tekstu, także zastosowań jest bardzo dużo. Czyli data science jest wokół nas. A mamy pytanie od Władysława. Czy data science to nie jest tylko taki buzzword, w sensie nazwa wymyślona przez marketing? W sumie powiedziałeś, Adrian, że jak ty studiowałeś, to nie było takiego kierunku data science. Co się zmieniło, że nagle data science stało się osobną dziedziną? Myślę, że no, tak jak wspomniałem, wtedy, kiedy ja studiowałem, to raczej było to określane analizą danych, ale myślę, że data science, jakby sama ta nazwa, wywodzi się stąd, że w biznesie przyjęła się nazwa analityk danych czy data analyst dla osób, które wykonywały trochę inne zadania. I no jak dla mnie analityk danych byłby dobrą nazwą właśnie dla osoby zajmującej się tym, o czym mówimy. Natomiast można powiedzieć, że ta nazwa już została przyjęta przez stanowiska w biznesie, na których wykonuje się troszkę inną pracę, no i po prostu brakowało jakiegoś terminu do określenia tego zawodu. Dobra, super. Mam nadzieję, Władysław, że odpowiedzieliśmy na twoje pytanie. A powiedz, Adrian, jeśli mógłbyś nam zdradzić, jak wygląda taki dzień pracy twojej jako data scientista? Jakiego typu problemy spotykasz w swojej pracy i jak,
jakimi sposobami próbujesz je rozwiązać? No, to trudne pytanie i no to można powiedzieć, że zależy właśnie od dnia i od fazy projektu, w którym się znajduję. Bo jeżeli mam jakiś projekt, który jest na początkowej fazie, to wtedy właśnie takim zadaniem jest na przykład pisanie jakiegoś SQL-a, wyciąganie danych z bazy danych, też wstępne przetwarzanie i tak naprawdę poznawanie danych. Przeprowadzanie tak zwanej eksploracyjnej analizy danych, czyli zobaczenie, co jest w tych danych, jakie mamy cechy zmienne, co one pisują, czy są wartości brakujące, czy nie ma. I to jest tego typu praca. Na późniejszym etapie jest to właśnie w zależności od rozwiązanego problemu już próby stworzenia modelu, który będzie robił to, co chcemy, czyli na przykład tworzył jakieś predykcje, czy też klasyfikacje, czyli przypisywał konkretne punkty do kategorii, no i później należy ocenić ten model, ale też takim na pewno dniem z pracy data scientista może być na przykład debugowanie jakiegoś kodu i próbowanie znalezienia błędów, czy też właśnie metodą prób i błędów próbowanie różnych modeli, ponieważ wyniki nie są satysfakcjonujące. Także to są różne fazy. Mhm. Super, mi to na przykład jakby unaoczniło to, czym możesz się zajmować. Oprócz tego oczywiście, że przychodzisz do pracy i pijesz kawę na przykład na początek. Powiedziałeś, że musisz poznać dane na początku projektu. Powiedz, ile musisz mieć danych, jeśli jest w ogóle, jesteś w stanie powiedzieć, ile danych potrzebujesz, żeby już zacząć działać na takich narzędziach data science zamiast na przykład na prostym Excelu? Tak naprawdę da się robić data science w Excelu, więc jakby to się jeszcze nie wyklucza, bo można sobie właśnie, tylko w zasadzie byłoby to trudniejsze, to znaczy można zrobić regresję liniową na pewno. Z tego, co pamiętam, logistyczną, to już jest jakby zaimplementowane w Excelu, więc wtedy będzie to dosyć prosto. Natomiast można w zasadzie przy jakiejś wolumenie danych, który nie wiem, nie przekracza tam kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy wierszów, to wszystkie obliczenia sobie gdzieś tam robić w Excelu. Natomiast no, jest to trudniejsze i bardziej skomplikowane, ponieważ zwykle w data science korzystamy z gotowych bibliotek, tak jak wspomniałem, zwykle w R lub w Pythonie i wykorzystujemy je do modelowania, natomiast no, nie ma takiej sztywnej reguły, jaka jest minimalna ilość danych, ponieważ to też zależy właśnie od problemu i od metod, które stosujemy, na przykład metody związane z sieciami neuronowymi zwykle potrzebują dużego wolumenu danych, ale przy dużym wolumenie danych no, można uzyskać bardzo dobre wyniki. Natomiast, tak jak wspomniałem, jeżeli na przykład mamy taki problem typu predykcja zużycia wody w litrach roczna, no to wtedy będziemy mieli tak naprawdę mało takich danych, bo załóżmy, że mamy, nie wiem, dane historyczne z ostatnich 15 lat, to mamy tylko 15 obserwacji tak naprawdę. No już na podstawie tych 15 obserwacji możemy tam jakiś model zaimplementować, który nam przewidzi, powiedzmy, to zużycie na najbliższe 3 lata. Mhm. Czyli jak zwykle to zależy. To zależy. To jest najczęstsza odpowiedź na każde pytanie. To zależy. No niestety. Jasne. To w takim razie, Adrian, mam ostatnie pytanie przed rozpoczęciem naszego warsztatu, na którym mam nadzieję, że wszyscy czekamy. Andrzej podsumowuje pisząc, czyli można powiedzieć, że data scientist to inna osoba niż analityk danych, to znaczy, że analityk danych jest bardziej prosty, a data science zaawansowany w operacjach na danych? Myślę, że to chyba nawet też zbytnio uproszczone, ponieważ analitycy danych też wykonują skomplikowane operacje na danych, jeżeli chodzi właśnie o przetwarzanie danych, czy tworzenie jakichś raportów, wizualizacji i tak dalej. Natomiast to, czego zwykle
nie robią analitycy danych, a co robią data scientisti, to jest właśnie, to są właśnie predykcje, ogólnie stosowanie uczenia maszynowego, czyli tak powiedziałbym, że to głównie rozróżnia, bo analityk danych też będzie w stanie na pewno bardzo dobrze zrobić taką eksploracyjną analizę danych, która jest tym jednym z pierwszych etapów takiego projektu data science'owego. Dzięki w takim razie. Tak jak wspominaliśmy, statystyka to jest taka baza w pracy data scientista. To jest coś, bez czego trudno rozpocząć w ogóle naukę data science. Więc zróbmy sobie taki mały wykład. Wy, drodzy uczestnicy, nie wahajcie się zadawać pytań na czacie, czy to związanych z dzisiejszym warsztatem, czy innych pytań, które przyjdą wam właśnie do głowy. My oczywiście wrócimy do nich po naszym warsztacie lub w trakcie, jeśli będą dotyczyły tego tematu. Adrian, czy udostępnisz nam prezentację? Jasne. Super. No więc tutaj mamy taki bardzo krótki, bardzo podstawową prezentację na temat statystyki. To myślę właśnie, że trochę Paulina przesadziła ze słowem wykład. Ja bym tego może aż tak nie nazwał, więc takich opowiemy sobie o takich kilku bardzo podstawowych rzeczach właśnie związanych ze statystyką. I tutaj mamy, właśnie chciałbym wam powiedzieć, dlaczego statystyka jest istotna w data science i no, trzeba mieć podstawy statystyki, aby być w stanie analizować dane i wyciągać z nich wnioski. Więc po pierwsze, statystyka nam pozwala opisać i scharakteryzować zbiór danych, które badamy, które posiadamy, czyli możemy sobie obliczyć statystyki opisowe, czy też miary pozycyjne i w ten sposób eksplorować właśnie dane, możemy zliczyć ilości wartości, jakie posiadamy dla danych cech, więc również, tak Paulina, coś chciałaś powiedzieć? Czy to... Nie, nie, słucham. Również statystyka nam umożliwia wnioskowanie statystyczne, czyli uogólnianie wyników badań z próby na populację. To znaczy, że we wnioskowaniu statystycznym możemy przeprowadzać badania pełne, czyli badań całą populację lub częściowe. To znaczy pełne zwykle badania nie są możliwe. Jeżeli byśmy chcieli zmierzyć wzrost wszystkich Polaków, no to raczej nie będzie możliwe. Natomiast na podstawie jakiejś próby możemy wyciągnąć wnioski. No także statystyka jest, tak jak już wspominałem, podstawą eksploracyjnej analizy danych, co też właśnie wiąże się z tym punktem pierwszym, ale tutaj na podstawie też statystyki na przykład uzupełniamy zbiory danych, czy to średnią, czy medianą, czy właśnie średnią dla jakiejś kategorii. Również badamy rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych, także jest to bardzo istotne na tym etapie, pozwala nam także ocenić jakość modeli uczenia maszynowego, czyli jak one sobie radzą, na przykład za pomocą podziału zbioru, na który posiadamy, na zbiór testowy i zbiór uczący, czyli taki, na którym trenujemy model, czy też pozwala, dzięki statystyce możemy stosować cross-walidację. I tak jak już wcześniej było wspomniane, pozwala nam po prostu na lepsze zrozumienie algorytmów uczenia maszynowego, czyli jak zaczynamy wchodzić właśnie w szczegóły, jak one działają, co pozwala nam również lepiej dobierać, czy jeżeli utkniemy, jakoś wtedy znaleźć drogę obejścia tych naszych problemów. I tutaj chciałem na sam początek takie najbardziej podstawowe pojęcia, które używa się do opisu danych, czyli średnia, odchylenie standardowe i mediana, i zaraz sobie właśnie powiemy o różnicy nich, więc średnia, każdy w życiu obliczał średnią, jest to wynik sumowania i podzielenia przez liczbę obserwacji. Odchylenie nam mówi, jest miarą rozrzutu i mówi nam o zmienności, czyli o tym, jak bardzo obserwacje przeciętnie różnią się od średniej. Natomiast mediana jest miarą pozycyjną, wartością środkową, która nam mówi o tym, że
połowa obserwacji elementów znajduje się poniżej średniej, natomiast połowa powyżej. I tutaj mamy taki przykład najbardziej chyba popularny w związku ze średnią i medianą i dlaczego jest średnia nie jest zwykle najlepszą metodą opisu danej cechy czy danych, chciałem powiedzieć, ale nie brzmi dobrze. No więc jeżeli mówimy o wynagrodzeniach, to najczęściej się podaje średnią pensję, natomiast w takim przypadku, w przypadku wynagrodzeń, średnia nie jest najlepszą miarą opisu, ponieważ rozkład empiryczny, czyli rozkład zbadany pensji jest skośny. To znaczy, że tak jak tutaj widzicie na tym histogramie, z tego co wiem, to ostatnio Arek mówił o metodach, o typach wykresu na webinarze, to jeżeli ktoś był, to może właśnie kojarzyć histogram. I tutaj jak widzicie mamy więcej obserwacji, czyli wysokość słupka nam mówi, ile osób zarabia daną pensję w danym przedziale. Ja te dane sfabrykowałem, także to są dane fikcyjnej firmy i większość osób zarabia właśnie tutaj mniej niż średnia, ponieważ większość się znajduje w lewej stronie, czyli w tych słupkach o niższej wartości. No i właśnie średnia jest wrażliwą metryką na obserwacje oddające, czyli jedna pensja w takiej firmie. Adrian, muszę ci przerwać na chwilę, bo zaczęło ci przycinać. Czy coś zmieniło się może z internetem twoim? Nic się nie zmieniło. Widzę, że nie tylko u mnie jest ten problem. Bardzo słabo cię słyszymy. Teraz powinno być lepiej. Tak, lepiej cię słychać. Tak. I nawet miałem taką informację, że coś jest nie tak z internetem, ale nie wiem, z czego to wynika. Muszę się odezwać do Orange w takim razie z skargą. No więc tak jak mówiłem, średnia jest metryką bardzo wrażliwą na obserwacje odstające, czyli załóżmy w takiej firmie, gdzie mamy 20 pracowników, jedna pensja, która jest na przykład trzykrotnością średniej pensji, bardzo wpływa na średnią i ją podnosi. Natomiast na medianę nie wpływa w ten sposób, bo w zależności jak się kształtuje inne obserwacje, może ją trochę podnieść lub nawet wcale, ponieważ żeby obliczyć medianę, to musimy sobie posortować wynagrodzenia od najmniejszego do największego i mediana nam będzie w tym przypadku mówiła, że 50% pracowników tej firmy zarabia 3675 zł bądź mniej. I dlatego właśnie często w mediach słyszymy, że ta średnia pensja jest wysoka, natomiast ludzie się z tym nie zgadzają, ponieważ w ich mniemaniu jest to niższa wartość. I to właśnie wynika z dlatego, że rozkład empiryczny pensji jest skośny, nie jest symetryczny. Adrian, pojawiło się pierwsze pytanie, nie wiem, czy w tym momencie będziesz wiedział, jak odpowiedzieć. Jakiej średniej użyjesz do wyliczenia średniego zaludnienia na kilometr kwadratowy? Średniego zaludnienia na kilometr kwadratowy. Jeżeli chcemy wyliczyć średnie zaludnienie, to takim naturalną jakby metryką przychodzącą do głowy jest właśnie średnia arytmetyczna. Natomiast jak rozumiem, mamy jakąś ilość osób i obszar, tak? Czy Mariusz, musisz napisać bardziej szczegółowo swoje pytanie i wrócimy do niego po naszym krótkim mikrowykładzie. Dobra, Adrian, w takim razie możemy kontynuować. Tak, więc to mieliśmy średnią i medianę. I również takie metryki, które możemy użyć do opisu cechy, to będzie wartość minimalna i mówimy tutaj o tych samych danych.
kwartyl pierwszy, kwartyl trzeci. Tutaj zrobiłem pomyłkę teraz i ją dopiero zauważyłem. Decyl dziewiąty, percentyl dziesiąty piąty i wartość maksymalną. I już tłumaczę o czym mówimy, czyli kwartyl pierwszy będzie nam mówił o tym, jaką pensję zarabia 25% osób, czyli 25% osób zarabia 3,5 tysiąca bądź mniej. Jeżeli mówimy o kwartylu trzecim, bo tutaj to jest kwartyl trzeci, mimo że napisałem dwa, tak, kwartyl drugi to mediana, więc w tym przypadku będzie nam to mówiło, że 75% osób zarabia 4,5 tysiąca bądź mniej. Decyl dziewiąty jest to wartość, która nam mówi, że 90% osób zarabia 5,5 tysiąca bądź 5550 bądź mniej. No i percentyl 95 nam mówi, że 95% osób zarabia 6600 bądź mniej. Wartość maksymalna, samowyjaśniająca się. I pytanie, Pedro, kwartyl 2 to mediana? Kwartyl 2 to mediana. I też chciałem, żebyśmy sobie krótko powiedzieli o weryfikacji hipotez statystycznych. Tutaj nie będziemy tak głęboko wchodzić w teorię, natomiast tak na poziomie intuicyjnym i dzięki weryfikacji hipotez statystycznych możemy badać założenia na przykład właśnie średniego poziomu cechy, czyli badać średni wzrost, czyli będziemy w stanie powiedzieć na podstawie próby, której zebraliśmy, czy powiedzmy średni wzrost 170, 175 cm, czy jednak to będzie inna wartość. Pozwala nam też ocenić różnicę między dwoma grupami, to znaczy, czy na przykład różnica wyniku na teście, na przykład maturalnym w dwóch klasach jest istotna, czy jest to losowe. Również pozwala nam na zbadanie zależności między cechami, a także pozwala nam na porównywanie rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych, czyli badamy, czy na przykład dana zmienna posiada rozkład normalny. I tutaj przygotowałem taki króciutki przykład. Te dane też sfabrykowałem, także jeżeli ktoś się nie zgadza fundamentalnie z tymi danymi, to nie ma problemu. Czyli mamy tutaj przykład czasu reakcji. W zasadzie prędkość może nie jest istotna. Czas reakcji kierowcy podzielony na dwie grupy, czyli mamy grupę pierwszą, kierowcy w wieku od 18 do 35 lat i grupę drugą, kierowcy w wieku od 35 do 50 lat. Tutaj mamy właśnie średnią w sekundach dla danej grupy. Kolumna N mówi o liczności, czyli w pierwszej grupie mamy 15 osób, w drugiej grupie mamy, 18 osób. Więc hipoteza zerowa będzie nam mówiła, że te średnie są równe, mimo że widzimy, że to jest 0,9 i 1,05. Natomiast hipoteza alternatywna będzie mówiła, że się różnią. Mamy taki wzór właśnie dla prób niezależnych. Podstawiamy sobie do wzoru, otrzymujemy wartość minus 0,815. Obszar krytyczny dla tak zwanego standardowego poziomu istotności zamyka się w przedziale od minus nieskończoności do minus 1,96 i od 1,96 do plus nieskończoności, czyli tutaj będziemy mogli wywnioskować, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli różnica między grupami jest nieistotna statystycznie. Wynika to z małej ilości grup oraz z rozrzutu danych. I dziękuję. To ostatni slajd, który przygotowałem na dzisiaj. Dziękujemy. W takim razie, drodzy uczestnicy, powiedzcie, czy statystyka jest tak przerażająca, jaka mogła się wydawać? Czy jest to coś, czego moglibyśmy się nauczyć? Bo jakby patrząc na moje doświadczenie z dzisiejszym mikrowykładem, to myślę, że spokojnie mogłabym to przyswoić i stosować w praktyce. A powiedzcie, drodzy uczestnicy, jakie są wasze wrażenia? Za chwilkę statystyka na poziomie szkoły podstawowej. Jolu,
Myślę, że troszeczkę się to zmieniło. Ja pamiętam jeszcze w liceum, ta statystyka była bardziej podstawowa, mam wrażenie. Statystyka i matematyka są prościutkie. Tak. Cieszę się w takim razie, Konradzie, zapraszam Cię do tego, żebyś rozwijał się w kierunku data science, jeśli ta baza jest dla Ciebie zrozumiała. No i oczywiście wszystkich, dla których nie było to trudne. No dobrze, porozmawialiśmy sobie o tym, kim jest data scientist i czym jest data science. Porozmawialiśmy o statystyce, która jest taką bazą. A ja chciałam Cię, Adrian, zapytać, jeszcze zanim porozmawiamy o tym, jak znaleźć pierwszą pracę, bo to będzie za chwilę kolejny temat naszego spotkania. Chciałam Cię zapytać, jakie są narzędzia, które pomagają data scientistom na co dzień w ich pracy? Jasne, więc chyba bym powiedział, że to są, jeżeli chodzi o narzędzia, to będą trzej królowie i to będzie SQL, R i Python. Więc SQL i ogólnie kontakt z bazami danych jest codziennością, ponieważ większość danych jest przetrzymywanych właśnie czy w bazach danych, czy też w tak zwanych data lake'ach, czy data warehouse'ach. Natomiast to jest jakby różnica technologiczna, natomiast jakoś potrzebujemy do tych danych dostać i zwykle robimy to za pomocą SQL-a, ale także na pewno dużo korzysta się z plików CSV i jednak znajomość Excela też się przydaje. To też jakby zależy znów od środowiska pracy i gdzieś od architektury technologicznej w danej firmie. Natomiast tak jak wspomnieliśmy właśnie SQL, R lub Python lub obydwa do już modelowania i analizy danych, no i też do prezentacji danych, bo często można właśnie robić różnego rodzaju wykresy z wykorzystaniem i R i Python. Natomiast też, czego ja korzystałem bardzo dużo i to jest może trochę już bardziej zależne od firmy, dla której się pracuje, czyli często jest to jakieś narzędzie Business Intelligence i to może być Microsoft Power BI, Tableau, czy Domo, czy Click, chyba tak się to nazywa. Natomiast jest ich kilka i je się wykorzystuje do tworzenia właśnie raportów i w pewnym sensie do prezentacji też wyników. Jeżeli chodzi o analizę danych tak zwanych behawioralnych, produktowych, czyli takich zbieranych z aplikacji czy też stron internetowych, to mogą to być narzędzia typu Mixpanel. No i na pewno przydaje się znajomość Office'a, czy też stacka Google'owego, czyli spreadsheetów, docsów i tak dalej. No i do komunikacji Teams albo Slack, myślę, że to ma dwa najpopularniejsze narzędzia. A jak jest z językiem angielskim? Rzeczywiście jest niezbędny? Nie chcę tego mówić, ale to znowu zależy, więc to zależy od firmy, w jakiej pracujemy. Jeżeli pracujemy w firmie polskiej, gdzie większość osób z naszego zespołu również mówi po polsku i komunikacja w firmie odbywa się po polsku, to wtedy dobrze jest mieć zrozumienie języka angielskiego na takim poziomie, abyśmy mogli czytać, ponieważ większość literatury, jakichś artykułów związanych właśnie z data science no jest jednak w języku angielskim. Natomiast no, to wystarczy nam umieć czytać i rozumieć. Natomiast wydaje mi się, że częściej jednak będziecie, czy zdarza się praca w firmach, gdzie jest kontakt z osobami, które nie mówią po polsku, więc no, wtedy się zdecydowanie już bardziej przydaje ten język angielski, żeby móc mówić o tym, co robimy w języku angielskim. No dobrze, to w takim razie to troszeczkę wiąże się z tym pytaniem Doroty, czy jest powtórka z matematyki i statystyki na kursie. To jest tak, jak napisałam, bootcamp, który przygotowaliśmy i Wam oferujemy, to jest takie kompleksowe przygotowanie do pracy juniora.
Czyli nie dość, że poznacie SQL-a, Pythona, Machine Learning, narzędzia, zrobicie projekty i za chwilkę o projekty i zadania Adriana zapytam, ale dodatkowo też zaczniecie naukę od odświeżenia sobie właśnie statystyki, podstaw matematyki z naszą absolwentką jednej z pierwszych edycji bootcampu, Dorotą, która sama jest specjalistką od matematyki i ma doświadczenie w nauczaniu i postanowiła swoim doświadczeniem podzielić się z kolejnymi edycjami kursantów. No i dodatkowo ten angielski również oferujemy. Pytała wcześniej jedna z osób, tak, mamy współpracę z firmą Eclectica, która oferuje bootcamp również online z języka angielskiego technicznego, więc po zakończeniu bootcampu jesteście przygotowani do tego, żeby zacząć pracę, staż, praktyki. No właśnie, ale żeby się wyróżnić podczas rozmów rekrutacyjnych, musimy mieć coś w tym swoim portfolio. Adrian, powiedz, jakiego typu zadania i projekty można spotkać na naszym bootcampie, którymi można oczarować na przykład rekrutera? No więc tak, mamy w zależności od modułu, od początku mamy zadania ze SQL-a i później zadania z Pythona, które dotyczą tego właśnie bardziej wąskiego zagadnienia, tak aby na początku nie tylko słuchać, ale też od razu ćwiczyć właśnie w praktyce, jak się pisze zapytania SQL, czy też kod Pythona. No i później takim zwieńczeniem kursu jest projekt końcowy, który jest takim całościowym projektem, w którym trzeba przeprowadzić właśnie, przejść przez wszystkie etapy takiego projektu data science'owego, czyli przetworzyć dane, przeprowadzić tą eksploracyjną analizę danych, wypróbować kilka modeli, zwalidować je i osiągnąć określony wynik założony wcześniej, więc można powiedzieć, że pokrywa to wszystkie te zagadnienia na takim poziomie właśnie podstawowym, juniorskim i na pewno przedstawienie takiego projektu będzie pomocne podczas rekrutacji, bo też jest to projekt na zbiorze danych, który jest prawdziwy, czyli nie mamy tutaj takiej sytuacji, że bierzemy sobie jakiś przygotowany zbiór danych, implementujemy konkretnie już zadany z góry model i on nam zwraca super wyniki i to jest koniec, więc no, nie wygląda to tak, jest to prawdziwy zbiór danych i trzeba się trochę pomęczyć, żeby osiągnąć dobry wynik. No właśnie, a jak to jest z studiami wyższymi w przypadku data science, ponieważ często zdarza się, że nasi mentorzy czy goście webinarów opowiadają, że podczas rekrutacji największą uwagę zwraca się na to, co dana osoba potrafi, a nie jakie studia skończyła. Czy obserwujesz to samo, Adrian, w obszarze data science? No tak, na pewno umiejętności się liczą, natomiast studia z dziedziny, powiedzmy z ogólnie z dziedzin ścisłych, są na pewno pomocne ze względu na to, że gdzieś rozwijają tego typu myślenie właśnie ścisłe, czyli logiczne i też tak jak i wspomniałem, tak jak tutaj widzę na czacie, no ta znajomość matematyki, statystyki na takim poziomie wyższym na pewno jest bardzo, bardzo pomocna. Natomiast jakby to też ze studiami jest tak, że zależy, co kto robił na studiach, prawda? Czy się chciał uczyć i czy się tam dużo nauczył, czy chciał tylko zdać i mieć dyplom. Więc na pewno, powiem tak, na pewno studia ścisłe są pomocne, natomiast no, da się również przyswoić ten materiał bez studiów w tym kierunku, natomiast myślę, że jednak chyba trzeba mieć po prostu gdzieś też predyspozycję właśnie
No oczywiście i za chwilę też o predyspozycjach porozmawiamy. To, co ja chciałam powiedzieć na pocieszenie osób, które już są w tym momencie na przykład swojej ścieżki zawodowej albo taką mają sytuację rodzinną i nie mogą wrócić na studia, nie mogą sobie na to pozwolić. Rzeczywiście po bootcampach, szkoleniach, studiach podyplomowych można znaleźć pracę jako junior data science, więc dla Was jest szansa na to, żeby się przebranżowić i to w dość krótkim czasie, więc nie poddawajcie się i naprawdę można zmienić swoje życie w dowolnym momencie swojego życia, jeśli się chce. O tym też trochę wspominaliśmy podczas naszej niedawnej kampanii Women Update, w której przedstawialiśmy sylwetki trzech kobiet, które po 40 się przebranżowiły. Jedną z nich była Ania, która właśnie zrobiła bootcamp Data Science, to znaczy wzięła w nim aktywny udział i przebranżowiła się i jest teraz analitykiem danych. Także zachęcam do tego, żeby wejść na womenupdate.org i poczytać sobie na przykład o tej historii. No dobrze, no to w takim razie wspomniałaś o predyspozycjach. Jakie według Ciebie predyspozycje powinna mieć osoba, która rozważa swoją karierę w Data Science? Myślę, że możemy powiedzieć już troszkę też łącząc to, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli właśnie takie umiejętność logicznego myślenia i krytycznego myślenia właśnie. Jeżeli patrzymy na jakieś dane i też bym powiedział i to się chyba odnosi do jakby całego IT, taka umiejętność nie przejmowania się porażkami swoimi, to brzmi trochę górnolotnie, ale właśnie często się w tej pracy zdarza, że coś nam nie wychodzi i no, czy mamy jakieś błędy i musimy szukać rozwiązania, czy właśnie wyniki nie są zadowalające i po prostu trzeba próbować, zmieniać, próbować i szukać właśnie odpowiedzi na to pytanie, więc też taka samodzielność w pewnym sensie, bo też w większości sami jednak będziemy musieli szukać tych informacji. No i na pewno gdzieś będzie to taka chęć do rozwijania swoich umiejętności, ponieważ w tej dziedzinie, jak myślę, że w sumie w większości dziedzin, jeżeli przestaniemy się uczyć nowych rzeczy, to w zasadzie będziemy z tyłu za niedługi czas. Tak, a szczególnie w IT, które prężnie się rozwija i cały czas coś nowego tam się dzieje. A chciałam Cię zapytać o umiejętność pracy w grupie. Często to się pojawia w różnych raportach firm HR-owych, te na przykład 5 kluczowych kompetencji miękkich. Czy data scientist też pracuje w zespole, czy raczej jest takim niezależnym ekspertem, który może pracować troszeczkę z boku? Może troszkę pracować z boku, natomiast jednak zwykle się nie pracuje samemu. Tak jak z mojego doświadczenia, to często pracowałem w zespołach, takich podzespołach, można powiedzieć, dwuosobowych nad jednym projektem, czyli razem z jakąś jedną dodatkową osobą próbowaliśmy rozwiązać ten sam problem, dzielić się pracą, ale czasem też zdarzało się, że sam pracowałem nad jakimś projektem, natomiast też tutaj wkład innych osób jest ważny, ponieważ my możemy coś przeoczyć albo ktoś może ma jakiś inny pomysł na dane rozwiązanie, więc konsultowanie, nawet jeżeli pracujemy samemu nad jakimś projektem, konsultowanie swojej pracy z innymi jest bardzo ważne. Natomiast wydaje mi się, że jest to, można powiedzieć, że jest to troszkę bardziej taka niezależna praca, natomiast no jednak nadal jest jakiś zespół, troszkę może mniejszych, natomiast nadal. W takim razie, drodzy uczestnicy, Adrianie, pozwólcie, że ja jeszcze wrócę do mojej prezentacji, opowiem Wam o tym, jak zdobyć dofinansowanie na szkolenie i zaproszę Was na bootcamp, który organizujemy jako Future Colors i jeszcze na koniec znajdziemy czas, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania, więc jeśli jakieś jeszcze są, zadawajcie je proszę na czacie.
A ja Wam pokażę jeszcze to, co chciałabym Wam opowiedzieć. Zapraszam wszystkich, którzy czują, że Data Science może być dla nich, na nasz najbliższy kurs, na Bootcamp, który jest całkowicie online ze wsparciem naszych wspaniałych mentorów. Najbliższe edycje rozpoczynają się 9 sierpnia i 4 października. Jeśli czujecie, że to jest dobry moment na przebranżowienie się albo na rozwój dalszy w kierunku analizy danych, to zachęcam Was do tego, żebyście weszli na naszą stronę www.futurecollars.com i tam znajdziecie w zakładce kursy więcej informacji na temat Bootcampu Data Science. Będziecie mogli pobrać darmową lekcję na żywo i obejrzeć ją i sprawdzić, czy tematy, które są poruszane podczas takiej lekcji, takiego nagrania, to jest coś, co by Was interesowało, a może nawet stanie się wkrótce Waszą pasją. Na stronie również znajdziecie zakres szczegółowy szkolenia i będziecie mogli sprawdzić, czy to jest dla Was. Zachęcam też do tego, żeby przez stronę umówić się z naszym doradcą kariery, który podpowie, czy Data Science to jest ten kurs, który będzie dla Was idealny, a może coś innego, rozwieje wszelkie wątpliwości. To, co również ważne i to, co też możecie otrzymać, czy to od naszego doradcy kariery, czy na naszej stronie w zakładce dofinansowania, to informacje o tym, że nie musicie płacić za kurs z własnej kieszeni lub całej kwoty naraz. Są różne opcje, które pozwolą Wam albo rozłożyć cenę na raty, albo znaleźć instytucję, która Wam to sfinansuje. Jak na przykład Urząd Pracy czy Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który dofinansowuje osobom bezrobotnym udział w szkoleniach. Do 100% całej kwoty kursu Urząd Pracy dofinansowuje. KFS i PARP to są instytucje, które Wam sfinansują szkolenia, jeśli jesteście pracownikiem lub pracodawcą. Jest to fajne rozwiązanie do tego, żeby podnieść kwalifikacje osób, które pracują w Waszej firmie. Są też takie opcje jak pożyczki nieoprocentowane, to co ważne, Open i Inwestuj w Rozwój, które bazują na środkach z Unii Europejskiej lub Ministerstwa Rozwoju. Dzięki temu możecie rozłożyć cenę kursu na do 36 rat i dzięki temu możecie zacząć szkolenie, a zacząć spłacać pożyczkę po zakończeniu kursu. No i to co ważne, cena może zostać umorzona do 25%, więc zachęcam do tego, żeby zajrzeć na te strony i poczytać, wyczekać do momentu, kiedy będzie kolejna transza pieniędzy gotowa i wykorzystać te szanse. Na naszej stronie na przykład są też pożyczki bankowe nieoprocentowane. Do 10 lat to oprocentowanie będzie wynosiło zero. Widzę, Jola tutaj już miała doświadczenie z PUP, czyli Powiatowym Urzędem Pracy. Jolu, skontaktuj się z nami koniecznie, ponieważ my z takimi urzędami, które są oporne na naukę online, my z nimi rozmawiamy, negocjujemy, otwieramy oczy na to, że w dzisiejszym świecie nauka online to jest to, co pozwala nam przetrwać i normalnie funkcjonować w czasie pandemii, więc jesteśmy w stanie razem zawalczyć o to dofinansowanie. I Wy również, inni uczestnicy spotkania, którzy macie jakieś niemiłe doświadczenia z urzędami pracy, kontaktujcie się z nami, a my będziemy działać w Waszym imieniu. Dobre pytanie pojawiło się od Konrada. W jakich godzinach jest realizowany kurs? Musicie wiedzieć, że nasze bootcampy są jak najbardziej elastyczne i dostosowane do Waszego trybu życia. Lekcje na żywo i konsultacje odbywają się w godzinach popołudniowo-wieczornych, żebyście mogli po zakończeniu pracy, po 17:00 spokojnie usiąść do nauki. Rzeczywiście będzie to intensywna nauka, będzie to czas, kiedy będziecie się musieli skupić, zamknąć w jakimś pokoju i oddać się już tylko data science, więc zachęcam Was do tego, żebyście zaryzykowali, ponieważ dostosujemy się do tego, jak Wy macie swój kalendarz życia i pracy, tak żeby nie w żaden sposób to na siebie nie chodziło, nie nachodziło i nie komplikowało sprawy. Grzegorz się zastanawia, czy studia podyplomowe, czy bootcamp data science. Grzegorz,
skontaktuj się z naszym doradcą kariery, spróbuj jego o to zapytać, może on pomoże ci dobrać jedną z tych opcji. Zawsze możesz się dowiedzieć więcej o bootcampie. No dobrze, o dofinansowanie i o bootcamp zapytajcie naszego doradcę również, a ja wrócę może jeszcze do jakiegoś ostatniego pytania. Mamy jeszcze chwilkę. Co my tu mamy? Coś, co by tak fajnie nam podsumowało spotkanie. Na przykład mamy pytanie od Grzegorza. Programowałem w Turbo Pascalu, czy łatwiej mi będzie programować w Pythonie lub SQL-u? Adrian, czy ty wiesz? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo nigdy nie programowałem w Turbo Pascalu, więc nie wiem, jak on się odnosi do Pythona. Z tego, co kojarzę, tylko to jest to taki bardzo niskopoziomowy język. Natomiast ogólnie można by powiedzieć, że dla kogoś, kto niczym nigdy nie programował, to SQL jest łatwiejszy do przyswojenia. A dla ciebie z doświadczeniem w Turbo Pascalu nie wiem, ale mam wrażenie, że ze SQL-em ci będzie łatwo. Mhm. A tutaj jest jeszcze kolejne pytanie, to może jakby dokleję właśnie a propos Transact SQL czy PL SQL Mariusza. To muszę ci powiedzieć, że ja pracowałem już z Transact SQL, PS SQL, MySQL i BigQuery SQL i tak naprawdę jeżeli nauczysz się jednego z tych dialektów, to poradzisz sobie w każdym z nich, bo one mają pewne różnice, trochę są inne funkcje, inaczej się nazywają, natomiast poradzisz sobie. To jeszcze wracając do pytania, czy rynek jest otwarty na juniorów z Data Science, to ja już odpowiem i powiem, że tak, że my jako Future Colors łączymy Was z naszymi partnerami, czyli firmami, które chcą zatrudniać juniorów. Wszyscy już zdają sobie sprawę, że trudno jest znaleźć samych specjalistów. Często trzeba sięgać po osoby, które mają mniejsze doświadczenie, może czasem poświęcić im więcej pracy, żeby mogły rozpocząć karierę i z takimi partnerami będziemy Was łączyć po zakończeniu bootcampu. Zachęcam Was jeszcze raz do tego, żeby zainwestować czas w 15 tygodni intensywnej nauki na bootcampie Data Science i wystartowanie z nami już 9 sierpnia. Adrian, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy już na samym końcu spotkania. Dowiedzieliśmy się naprawdę wiele. Przede wszystkim mieliśmy taki mikrowykład na temat statystyki, co pozwoliło nam troszeczkę wyczuć, czy to są tematy, z którymi dobrze byśmy się czuli, na przykład na prawdziwym wykładzie. Bardzo Ci dziękuję za to. Dziękuję. Ten czas poświęcony. Wiem, że za chwilę rozpoczynasz konsultacje z kursantami. Powiedz, jakbyś miał zachęcić osoby do tego, żeby spróbowały swoich sił w Data Science, to co byś im powiedział, żeby dodać im otuchy? Myślę, że jednym zdaniem można powiedzieć, nie będzie łatwo, ale warto. Świetne podsumowanie. Drodzy uczestnicy, Wam również bardzo dziękuję za uczestnictwo, za wspaniałe pytania. Mam nadzieję, że nasze spotkanie było dla Was wartościowe. Jego nagranie pojawi się wkrótce na naszej stronie futurecolors.com. Do usłyszenia. Osoby, które mają jeszcze pytania, proszę kontaktujcie się z nami i mam nadzieję, że udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania. Dzięki bardzo i miłego wieczoru dla wszystkich. Do usłyszenia.